zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to jest, że wszyscy ci, którzy krzyczą śmierć tyranom, no to zawsze robią się największymi tyranami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czuję szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. Piszesz posty, bardzo dziękuję, lajkujesz, dziękuję jeszcze bardziej, no bierz udział aktywny, to zawsze pomaga, także dziękuję wszystkim oglądającym. Śmierć tyranom, to już tak krzyczał Brutus, kiedy zabił Cezara, tak krzyczał John Wilkes Booth, kiedy zabił Lincolna w teatrze. No wszyscy mają jakąś taką wizję, że po prostu przyjdą, zmienią władzę i będzie lepiej. Komuniści przyszli, chcieli robić lepiej, doprowadzili do ruiny. Hitler przyszedł, chciał zmienić władzę, doprowadził do ruiny. Fidel Castro, Mao Tse-tung, Jaruzelski, wszyscy z reguły ci lewacy, kiedy dochodzą do władzy, no to oni po prostu nie wierzą w demokrację, wierzą w monopol partyjny, wierzą w jednopartyjność. No i w Ameryce właśnie Partia Demokratów, która się nazywała Partią Demokratów, demokracji, no to na dzień dzisiejszy jest najbardziej jednopartyjnym systemem. Biden powiedział, że połowa opozycji politycznej, czyli ćwierć Ameryki, no to jest półfaszystami. No tak, ćwierć Ameryki jest półfaszystami. W ten sposób przywódca mocarstwa światowego określa swoich obywateli. No to jest coś nieprawdopodobnego, no ale to zawsze to tak było. Zawsze opozycja, jednopartyjny system zawsze niszczy opozycję, nie doprowadza do jakiegoś dialogu. W jednopartyjnym systemie nie ma po prostu dialogu. Teraz Jeżeli tak się popatrzy na wszystkich tych autokratów, na te wszystkie jednopartyjne systemy, no to tak, dobrze to za bardzo nie wygląda. No Rosja no to jest szczególnie takim przykładem. Ten Związek Radziecki, Sowieci się niby rozpadli, cały Związek Radziecki się porozkładał na kawałki, na te oryginalne państwa, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, te wszystkie, Białoruś, Ukraina, to wszystko się porozdzielały, ten przymusowy związek moskiewski się rozpadł. Polska jakoś tam odpłynęła z tego bloku wschodniego, który był tam narzucony w Lublinie w 1944 roku. No i to wszystko spowodowało, że Rosja z Moskwą została, no, krajem, no i naród wybrał silnego człowieka, wybrał Putina. Putin, no to jest KGB-owiec, to jest były KGB-owiec, on w Niemczech Wschodnich tam stacjonował, no doszedł do władzy i teraz do czego doprowadził? No doprowadził do tej wojny na Ukrainie, bo sobie wyobrażał, że będzie znowu jakiś tam Związek Radziecki, że Ukraina ma taki sam język pisany i język mówiony prawie jak Rosja. No na pewno przyszykowywał się do tego, że Chiny zaatakują Tajwan po tym, jak się Europa i Ukraina podda, a Zeleński ucieknie gdzieś do Berlina, gdzie był zapraszany, czy do Waszyngtonu, gdzie miał oferowane, że to się tak stanie. No ale to biedny naród, tam ludzie, młodzi żołnierze uciekają na potęgę, dezerterują, tam ciekawe jest, że Ukraińcy mówią, że wymieniają tych żołnierzy na swoich żołnierzy, no ale to by było straszne, bo takiego dezertera, no to Rusy byliby w stanie zabić. Tak, między innymi armia Własowa w czasie II wojny światowej
Tak, powstała. Własowcy, którzy mordowali w czasie powstania warszawskiego, no bo oni wiedzieli, że jak niekoniecznie zdezerterowali, ale jak się poddali Niemcom i byli w tych obozach jenieckich, no to Ruscy ich rozstrzeliwali w sumie za dezercję, no bo tam nie rozdzielali, czy zdezerterował, czy ich tam złapali. Tak, także no biedna jest ta, cały ten naród. No, Ukraińcy też są biedni, no ale to jednak młodzi Rosjanie no, wybierają swoją drogę życia w taki makabryczny sposób. Także Rosja jednopartyjna na dzień dzisiejszy no, jest makabryczna. Iran również na dzień dzisiejszy jednopartyjny jest makabryczny. No, załatwili szacha tam w latach 1970. Ameryka szachowi pomagała. No, Iran to był dosyć cywilizowany kraj na tym Bliskim czy Średnim Wschodzie, a teraz ci mułowie to wszystko opanowali, no i każą tym kobietom zakładać te burki, ale niszczą teraz tą też opozycję, no bo to jest, nie ma tam dialogu, nie ma tam demokracji, tam jest po prostu, wytyczne są czy z komitetu komunistycznego, partyjnego, czy z jakiejś tam meczetu, to wszystko jest jednopartyjne, no i ludność nie ma nic do powiedzenia. Chiny już szczególnie. Chiny są szczególnie, tego Xi Jinpinga nazywają prezydentem, on w sumie nie jest prezydentem. To mało kiedy na Zachodzie mówią, że to jest pierwszy sekretarz partii komunistycznych Chin. No tam też 1,5 miliarda, miliard 400 milionów ludzi, no, mają ich tam po prostu trzymają ich za gardło, tam nikt nie podskoczy, tam nic nie zrobi, no bo jest jedna partia i to jest to, co w Ameryce komuniści, demokraci chcieliby zrobić. Oni po prostu prowadzą do czegoś takiego. Jak się popatrzy ogólnie na całą Amerykę. No Ameryka miała jakąś swoją prosperity, miało swoją rozwój ekonomiczny, polityczny, no ale te bogactwo, no i ta demokracja doprowadziła do tego, że wszyscy wszędzie mogą na wszystko narzekać, no i wszyscy wszędzie na wszystko mogą narzekać, no to teraz jest dzień w dzień jedno wielkie narzekanie, że jest źle, że ten drugi przeciwnik jest jeszcze gorszy. No i z demokracji, czyli z takich dialogu, z rozmowy, nic w sumie nie zostaje. To jest konserwatyści, no mają swój punkt widzenia. Lewacy mają swój punkt widzenia, no i nie ma jak się złączyć, no ale to jest od tysięcy lat jest po prostu konserwatyzm, który myśli o pojedynczym człowieku, no i komunizm, który myśli o grupie, no i grupa zawsze musi zabić tego pojedynczego człowieka, no a wszyscy pojedynczy ludzie zawsze się składają, żeby się bronić, no na całe nieszczęście komunistów jest więcej, no bo oni zawsze patrzą na cudze pieniądze. Konserwatysta, no to w sumie Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja, czyli po prostu chce być, religia mówi mu nie zabijaj, nie kradnij, tego rodzaju rzeczy. Konserwatysta myśli o dzieciach, o jakiejś przyszłości, o przyszłości dla narodu, no i myśli o tradycji tych przodków, o tych wszystkich swoich dziadkach, pradziadkach, o tych wszystkich, którzy nie żyją już, ale żyli dla tego języka, dla tej kultury. No i są komuniści. No, komuniści, no to zamiast rodziny to są skrobanki, zamiast prawo do obrony, no to jest konfiskacja broni, zamiast narodu, no to są otwarte granice i po prostu wszystko jest najważniejsze, tylko nie to, co było na miejscu od tysiąca lat.
zamiast małżeństw, to jest homoseksualizm i transwestyci. No wszystko, co można sobie złego wyobrazić, no popatrzeć, co wszystko, co jest złego, no to wszystko pochodzi od komunistów. Jak się popatrzy, cała ta rozwiązłość seksualna w latach 60., no to na dzień dzisiejszy doprowadziła do tego, że spora część społeczeństwa, 50-60% młodzieży w zasadzie nigdy nie będzie miała żony czy męża. Coraz większa ilość młodych ludzi decyduje, że nie będzie miała dzieci. To jest straszne dla tych ludzi samych w sobie, no ale również jest straszne dla całego narodu. Narody te cywilizowane, narody te można powiedzieć chrześcijańskie kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu, są opanowywane przez te zboczone, lewackie jakieś mrzonki i utopie. Dużo szczególnie kobiet poświęca swoje życie, poświęca swoją przyszłość w imię ratowania środowiska, no ale nakazując, bo oni się pozamieniali. Dużo tych lewaków pozamieniało się po prostu w policjantów politycznych. No i nie ma z nimi jak w sumie rozmawiać. Cały ten liberalizm, cała ta wolność, to tak się zdegenerowała, że jest totalne zniszczenie. Widać to właśnie wolność do tego, żeby życia jak się chce. To teraz Los Angeles, Oregon, San Francisco, Filadelfia, to pozwalają ludziom po prostu żyć na ulicach, wypuszczają złodziei z więzień, nie aresztują za kradzieże poniżej $950 i to jest właśnie w imię tej wolności jakiejś takiej grupowej. Biden, Gamoń teraz no oświadczył, że wszyscy skazani za marihuanę będą wypuszczeni, no ale to jest ta wojna powiedzmy z przeszłością, bo tłumaczą, że wojna z marihuaną to była wojna z czarnymi, no to teraz czarni, 95% czarnych głosuje na demokratów, ale teraz ta sprawa tej marihuany, no to jeszcze bardziej podnieci czarnych do tego, żeby głosowali na demokratów. Przez lata tak się wydawało, że krytycy tej wolności, tej demokracji, tego dialogu i ci, co proponowali jakiś taki zamordyzm, no to wydawało się, że mieli rację. No tłumaczyli, że te demokracje zachodnie, te demokracje cywilizowane bez zamordyzmu, no to mają nieustanne jakieś takie ekonomiczne upadki. No ale to taki cykl zawsze jest. Zawsze tłumaczyli, że jakaś polityka zagraniczna była makabryczna. Zawsze tłumaczyli, że kultura upada. No i zawsze tłumaczyli, że są konflikty jakieś w domu. No ale teraz za 3 tygodnie w Ameryce można powiedzieć, że demokracja zwycięży. Za 3 tygodnie po prostu normalni Amerykanie wybiorą swoich przedstawicieli, wybiorą swoich reprezentantów, wybiorą swoich senatorów. No i Ameryka wróci na tory. Jest nadzieja, że po tym wygranych w Kongresie w 2024 roku również prezydentura przejdzie w ręce normalnych. No i obywatele teraz się obudzili, te 10-20% oszołomów komunistycznych, które opanowało całą Amerykę, opanowało wszystkie urzędy, wszystkie instytucje, to wszyscy ci podatnicy, wszyscy ci, którzy pracują, wszyscy ci, którzy są normalni,
przez następne kilkanaście lat doprowadzą do takiego stanu, że normalni znowu będą decydować o całej Ameryce, a nie banda wariatów. No, jeżeli jest dwupartyjność, czyli jest partia rządząca i jest partia opozycyjna, no to jest normalnie. Tam dopóki partia rządząca nie chce wyniszczyć fizycznie opozycji, no to jest normalnie. To jest tam ta burza mózgów, to można popatrzeć, co, gdzie, jak robi. No a bez tego nie da rady. No i teraz Amerykanie właśnie patrzą we Włoszech tak samo. Popatrzyli się, co, gdzie, kto jak robi, no i decydują o tym, co jest dobre dla Włoch. Ameryka będzie decydowała o tym, co jest niedobre. No pokazywanie tych wszystkich głupot, tego oszukaństwa, czy tych błędów powoduje to, że politycy jakoś się tam, jak przychodzą do władzy, no to wiedzą, co robić, wiedzą, czego nie robić, no i wiedzą, co oferować, czy co planować. Partie polityczne mają to do siebie, że muszą patrzeć na swoich obywateli. Jednopartyjność zabija to wszystko. To taka, że różnica między autokratami czy jednopartyjnością to jest to, że w tych systemach jednopartyjnych nie ma możliwości dialogu. W Polsce to te wszystkie te, jak były jakieś, ta Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, no tam, gdzie mało było robotników w sumie, no to jeżeli tam były jakieś niesnaski, no to zawsze były jakieś czystki, tak samo jak i w Rosji. To zawsze były jakieś fizyczne wyniszczenia, to były fizyczne przetasowania, no ale to nie było w ramach wyboru przez normalnych obywateli. No Rosja przez to, że jest jednopartyjna, zrujnowała sama siebie, zrujnowała cały naród i całe państwo. Chiny też z jakiegoś powodu zdecydowały, że jest zero COVID-u, no i też się rujnują. Na Tajwan przypuszczalnie napadną nie bardzo szybko, no bo teraz już nie da rady przed wyborami. No po wyborach amerykańskich, no to będzie 2 lata, to też chyba raczej nie napadną, w 2024 też również nie napadną. Ale Zachód doprowadził tą wolność do samozagłady. Każdy prezydent musi być oskarżony. Każde wybory, no to są zaskarżone, że były nieprawidłowe. To jest po prostu, komuniści wprowadzili coś takiego, że po prostu nie ufają. Ciągle krzyczą, łapać złodzieja, a sami kradli. To jest straszne. To jeszcze 10-20 lat temu, no to odchodząca władza po prostu zbierała papiery z biurka, no i wychodziła, i przychodziła druga kolej, a komuniści zaczęli to zmieniać. No i częściowo to konserwatyści też zaczęli podłapywać to, no ale to jest wtedy tak, jak jest oko za oko, ząb za ząb, wybory za wybory. No instytucje zostały zdemoralizowane kompletnie w Ameryce. Na około stolicy 200 mil, czyli powiedzmy 300 kilometrów z hakiem, no to 95% to są komuniści, to są demokraci, którzy po prostu wierzą w budżetówkę, wierzą w system jednopartyjny, wierzą w zmuszanie. No i to trzeba będzie powoli zacząć zmieniać. Wszyscy już, nawet demokraci, doświadczyli tego komunizmu, socjalizmu przez 2 lata Bidena, także to się wszystko zacznie zmieniać. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać. Tak, że wiecie, co macie robić. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, Bidena, czy Muhammada, Obamę. Nie głosujcie już nigdy więcej na wariatów. Zdrowia dla normalnych.